Siemanko, z tej strony Agrołki i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już w siódmym odcinku na serii na polskiej wsi. I na samym wstępie zostawcie hashtag kosa, a ja wam szepnę serduszko i 10 łapek to będzie kolejny film z tej serii i lecimy po 40 subskrypcji na tym kanale. Więc dziękuję za 30 i lecimy po teraz po 40, więc kto jeszcze nie ma suba, no to niech ta suba, no bo będzie miał najlepsze wakacje w życiu. I jak mówimy o wakacjach, no to napiszcie, jak wam mijają wakacje w komentarzach. I tak, i w kolejnym odcinku widzowie, jak widzicie, nie ma 30, 30 została na polu, jeszcze prasujemy, ale teraz sobie pojedziemy po no po oglądać nowe traktory, więc jedziemy, no bo w okolicy jest taki wyprzedaż traktorów, może nie aż tak dużo wyprzedaży, ale jest jakaś tam wyprzedaż traktorów, bo słyszałem od sąsiada, że jest wyprzedaż, więc jedziemy, światło włączamy i lecimy. I lecimy sobie. Czy nic nie jedzie? Nic nie jedzie, dobra, jedziemy sobie, widzowie. Wyprzedaż traktorów jest podobno na wsi, więc ten, nie wiem ile tych traktorów, ale ja właśnie szukam traktora, więc akurat ten będzie, więc ten akurat się nam trafiło. Trzeba kierunek tutaj już na tej drodze włączyć, się włączanie się do ruchu. Dobra, i lecimy przez miasto polonezem. Dobra, zapierdzielamy polonezem. Akurat widzę, miałem kupować traktor, więc akurat mi się złożyło, że jest wyprzedaż na wsi. Nie wiem jeszcze, jakie tam traktory byli, ale na pewno jakieś tam traktory są. Zetora jeszcze chłopiak tu nie zaczął robić, więc jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, no to obejrzyjcie poprzedni odcinek, tam się dowiecie, o co chodzi, tak szczerze. Tam się widzę, dowiecie, o co chodzi, więc wiecie. Kurde, kamera głupia. Więc wiesz, i jedziemy. Tutaj widzowie jest na tym sklepie, gdzie kupowaliśmy te chyba nawozy. W drugim odcinku chyba te nawozy i nasiona. Nie. Kierunek włączamy tutaj, no bo tutaj to jest i jedziemy. Skręcamy, więc na spokojnie. Jedziemy sobie. Tak, o, fajnie, widzowie, jedziemy sobie, więc wiecie, tutaj, kurde, tutaj już jest, wjeżdżamy już na taką poważną główną. Kurde, ja pierdzielę. Paliwo po 1,75, ja pierdzielę. Łomatko, kochana. Jak tania. Kurwa, ten przechodzeń, widzowie, jeszcze. Tak szczerze, ale dobra. I lecimy, jak możecie zobaczyć, są targi, ale no, jakoś tak nie za mało tych traktorów. Myślałem, że będzie więcej, ale tutaj tylko to, ale dobre i to, tak szczerze, więc chyba co jest. Się zablokowaliśmy chyba. Więc tutaj włączamy światła, dobra. Gasimy kabarynę i wychodzimy. Kurde, 60 Zetor, Zetor, Ursus i Zut, Ursus. Fajne, ale zaczniemy od tej 60, tak szczerze. Więc tak, widzę 60 z turem. No, nie powiem, przydałaby się to 60. Teksturem pod garnet, coś na żniwa, łyżkę, beleczki przywieźć, to by na pewno, to by było coś na pewno, podgarnąłby tak szczerze i by było spoko, tak szczerze, o,
No to wsiądziemy jeszcze do środka. Odpalimy. Jak ten turtek szczerze podnosi? Jak wysoko? Kurde, ale wolno tak podnosi. Trzeba by było, widzę, założyć pompę szybko obrotową. Jeśli ktoś wie, co to pompa szybko obrotowa, no to fajnie. No tak trochę, tak szczerze, tak z nisko podnosi ten tur. Ale to jest... Dobra. No, taka 60-tka widzowie by się przydała, byśmy ją kupili. Chyba nie wiem ile, ale byśmy ją kupili. Ten zatorek, tutaj z turem, krokodyl, już przedni napęd, już by był wygoda. Tak tonę 200, tak myślę sobie, że tak 2 tony. Zatorek fajny, tak szczerze. Fajny zatorek. Na pewno by podniósł jak to więcej niż góry. To już to pompa szybko obrotowa jest. Tutaj widzowie, to no widać więcej trochę. Wyżej trochę podniesie, ale na pewno byśmy tego zatorka nie kupywali, no bo ciągnik 150, 100, 100, ponad 100-konny nie jest jak na razie nam potrzebny. Tutaj mamy kolejnego zatorka i tym właśnie zajawkę. Tutaj, kurde, ty. Bo ten zator widzowy nie jest sąsiada, tak szczerze. Co w trzecim chyba odcinku zwalaliśmy, pożyczyliśmy. Też napiszcie, czy ten zator nie jest sąsiada. Ale tutaj fajnie. Ale ten zatorek też jest taki średni, ale no za duży jak na nasze gospodarstwo i na nasze hektary, no bo ile my tam mamy? 4 hektary, to za duży. Już na te ciągniczki też co 300. 85, 85 też jest kośnica, tutaj już jest wnętrzny. Z tyłu siedzonko, tutaj też. Tutaj już jest wygoda w tej 85. Ale jednak też jest za duże, no bo to ma 82 konie. Tutaj 914 też ma 900 chyba 82 konie. 82 konie, więc ten, ale tu jest napęd, żeby tutaj lepiej szło. Tutaj by podbił trójkę, półkobrotówkę i by poszedł. Kurde, jeszcze by to wytrzymało, tak szczerze. Ale nie wiem, co o tym myśleć, widzowie, więc ten. Tak szczerze, to też tak, no tak. On nie jest zbyt potrzebny. Jakbyśmy widzowie byli zainteresowani, no to byśmy byli tą 60-tką zainteresowani i tym zatorkiem byli. Tak szczerze. Nie wiem, co z tego kupić. Też widzowie, napiszcie, też możecie mi napisać w komentarzu, co mam kupić, a ja z wami się podzielę, czy tą 60-tkę z turem, czy tego zatora. Ale ja myślę, żeby 60-tkę kupić potem z tego zatora, ale się podzielcie w komentarzu. Ale w komentarzu mi napiszcie, co mam kupić, więc ja tutaj chyba już jadę do domu, więc wiecie, tutaj sobie wsiadamy do polonaździka i jedziemy, ale nie no fajne, to się... Dobra, jedziemy, sobie pogadamy, jak będziemy jechać, widzowie. Tutaj jedziemy, dobra. Światła musimy włączyć, dobra, jeszcze tutaj, dobra. Nikt nie jedzie, kieruneczek i lecimy. Tak, sobie ta 85 też była tak szczerze fajna. Tylko, że za dużo, już jako następny ciągnik, jako ten trzeci ciągnik bym brał tą 85. Kurde. I jako 85, 914 bym brał, jak to z tą przednim napędem żółtą bym ją brał. Jako trzeci ciągnik, tak szczerze. Jak na razie za duży ten jest, jak to ciągnik, ale tak jak mówiłem przedtem,
Napiszcie w komentarzu mi, co mam kupić, ale też mogą być ciągniki spoza tej wystawy. Też może być 40, też może być 55, też możecie napisać też inne ciągniki też w komentarzu. Ja się podzielę ten w komentarzach, więc. Kurde, co ja. Nie, poszedł jak to pierwszy, więc go nie potrąciłem, a myślałem. Tak jak mówiłem, może być 40, albo może byśmy kupili drugą 30, ale to chyba nie. To się zmienia z celem, tak szczerze. Jakbyśmy kupywali, no to już większy ciągnik od 40, albo Ursus 3512 też może być. Więc wiecie, sobie. Więc możecie mi też dawać w komentarzach oznakę, jak ciągnik kupić, więc wiecie, tutaj widzowie, dobra, i lecimy widzowie, tutaj też fajnie, dobra, i tak widzowie, w tym odcinku, tak widzowie, w tym odcinku to już będzie na tyle. Ja się z wami żegnam, tak jak mówiłem, 10 łapek w górę, a nawet więcej zostawcie, ja będę zadowolony i lecimy po 40 subskrypcji na tym kanale, więc do kolejnego odcinka. Na razie, cześć.